Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego kuchcenia pokażę Wam, jak przygotować bezglutenowe naleśniki. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali 400 g mąki jaglanej, 120 g mąki ziemniaczanej, 10 g siemienia lnianego, płaską łyżeczkę soli, olej kokosowy, 1 litr napoju sojowego, 250 ml wody gazowanej, 25 ml oleju rzepakowego. Do naczynia wsypujemy mąkę jaglaną, mąkę ziemniaczaną, siemię lniane, sól i całość mieszamy. Po wymieszaniu dodajemy 2 szklanki mleka sojowego, 이 mieszamy. Następnie dodajemy 1 szklankę gazowanej wody. I ponownie mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Tak przygotowane ciasto naleśnikowe odstawiamy na 1 godzinę do odstania. Po odstaniu dodajemy olej rzepakowy i dokładnie mieszamy. Następnie dolewamy pozostały napój sojowy. Po przygotowaniu ciasta na naleśniki rozgrzewamy patelnię, na której rozpuszczamy olej kokosowy. Ciasto przed każdym nalaniem należy przemieszać. Po nalaniu ciasta rozprowadzamy je po całej patelni. Naleśniki smażymy obustronnie. Proporcja składników podanych przeze mnie wystarczy na usmażenie 17 naleśników. Naleśniki najlepiej składać, jak są lekko ciepłe, ponieważ mają wtedy najlepszą elastyczność. Pozostało nam tylko posmarować nasze naleśniki ulubionym nadzieniem. W moim przypadku jest to powidło śliwkowe,
własnej roboty. Nasze naleśniki na zakończenie możemy posypać jeszcze cukrem pudrem. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. I już za tydzień w kolejnym odcinku naszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam, jak przygotować bezglutenową szynkę. Zapraszam serdecznie.